A gdybym tak powiedział ci, że jeżeli włożysz ołówek w zęby, to będziesz szczęśliwszy. Uwierzyłbyś? Uwierzyłabyś? Myślę, że nie. Świetne badanie przeprowadzono kiedyś w szwedzkim Uniwersytecie Uppsala. Osoby uczestniczące w badaniu oglądały nagranie, oglądały film, który miały ocenić. Część z badanych, uwaga, została poproszona o to, żeby absurdalnie trzymać ołówek w zębach. Badanie ujawniło, że ci, którzy trzymali ołówek w zębach, oglądając kreskówkę, oceniali ją lepiej i uważali ją za śmieszniejszą. Dlaczego tak się stało? Na czym polega paradoks? Jak ołówek w zębach może wpłynąć na to, że stajemy się szczęśliwsi lub nie? To, o czym mówimy, nazywam paradoksem uśmiechu. Ale tak naprawdę dotyczy bardzo wielu rzeczy, które robimy z naszym ciałem. Zwykle przyjmujemy proste założenie. Przyjmujemy założenie, że uśmiecham się dlatego, że czuję się dobrze. Uśmiecham się dlatego, że dzieje się coś miłego w moim życiu. Pewnie, że tak. Natomiast w przypadku paradoksu uśmiechu mamy do czynienia z dokładnie odwrotną zależnością. Najpierw się uśmiecham, a potem mózg interpretuje to, co mi się przytrafia, to, co się dzieje z moją twarzą, mówiąc, chyba jesteś zadowolony, jesteś szczęśliwy, tak naprawdę wszystko świetnie ci idzie. Dlatego w momencie, kiedy wkładamy ołówek w zęby, uruchamiamy te same mięśnie twarzy, które odpowiadają za uśmiech. Mózg interpretuje to jako dowód na to, że coś dobrego się z nami dzieje. A ponieważ zwykle nie wkładamy sobie w ten sposób ołówka w zęby, to interpretuję to jako objaw szczęścia. To jest coś, co działa paradoksalnie, ale gdyby się nad tym zastanowić, mamy mnóstwo dowodów na to, że tak to właśnie jest. Pamiętacie tych facetów, którzy tańczą haka? Taniec maoryskich wojowników. Jeżeli ktoś ogląda rugby, to przed zawodami, w których występują Nowozelandczycy, oni dokładnie ten sam taniec odgrywają. Taniec haka to taniec, w którym pokazujemy gesty, w którym jest zdenerwowanie, jest agresja, dziwne miny, wyciąganie języka, napinanie mięśni. Dzieje się naprawdę. Co się okazuje? Taniec haka sprawia, że ciśnienie krwi rośnie. Nasz organizm przygotowuje się do walki, a dodatkowo, niesamowite dla mnie, o 90% rośnie produkcja testosteronu. Czyli krótko mówiąc, faceci nakręcają się, informując swój mózg, że będą walczyć. To jest tylko taniec. Ktoś może powiedzieć, tylko udajemy. Nie jesteśmy tak naprawdę gotowi do tego, żeby od razu walczyć. No nie. Mózg interpretuje to jako przygotowanie do walki. Za chwilę będziemy walczyć. To, o czym mówimy, zostało opisywane już wstępnie przez takich ludzi jak Karol Darwin czy William James, którzy już dawno temu wspominali, że to nie jest tak, że nasze emocje najpierw, żebyśmy pokazywali emocje, najpierw musi się coś stać, a dopiero potem je pokażemy. Nie. Może być tak, że nasze gesty, nasze zachowania, nasz układ ciała, układ ust, mięśni i tak dalej, to wszystko sprawia, że nasz mózg zaczyna interpretować to, co obserwuje, jako dowód na to, że coś dobrego
dzieje się w naszym ciele. Taki banalny przykład. Jeżeli poprosiłbym was, żebyście w czasie, kiedy oglądacie ten filmik, kiwali do przodu głową, to prawdopodobnie ci, którzy by kiwali, zgodziliby się ze mną bardziej niż ci, którzy by kiwali poziomie, ewentualnie nie kiwali wcale. Krótko mówiąc, mózg interpretuje kiwanie głową do przodu jako dowód na to, że się zgadzasz z rozmówcą. No ale na pewno pojawią się wątpliwości. Skoro jest tak, że napinanie mięśni, które odpowiadają za uśmiech, miałoby sprawić, że ludzie stają się szczęśliwsi, to najszczęśliwsi na świecie byliby kelnerzy, ludzie w obsłudze, którzy spotykają się i ich zawodowo, oczekuje się od nich, że zawodowo będą się uśmiechali. Stewardesy, te to musiały być najszczęśliwsze na świecie. Oczywiście, że nie jest tak. De facto, o czym powiem kiedy indziej, dzisiaj nie będę tego rozwijał, ale różnica pomiędzy tym, co odczuwamy, a tym, co pokazujemy na zewnątrz, jest często powodem do tego, że chorujemy. Mamy różnego rodzaju problemy związane z wykonywaniem tak zwanej pracy emocjonalnej. W tym przypadku jednak chodzi mi raczej o to, że to nie jest tak, że kiedy zmuszę się do uśmiechania, to sprawię, że będę w długim okresie szczęśliwszy. No, to by było zbyt proste. Prawdopodobnie, nie wiemy do końca, ale prawdopodobnie wyniki na przykład tych badań, o których wam mówiłem na samym początku, pokazujące, że skurcz mięśni twarzy wynikający z zagryzania ołówka sprawił, że czuliśmy się szczęśliwsi, tak naprawdę mogą pokazywać, że nasz mózg niejako został zaskoczony. Nie wiedział, nie spodziewał się, no bo mało kto robi coś takiego. Z drugiej strony, całkiem niedawno czytałem badania, w których sugeruje się używania, uwaga, botoksu do terapii. Dlaczego botoks i terapia? Kiedy jest mi smutno, kiedy się denerwuję, kiedy mam zły nastrój, moje czoło się marszczy. Co się dzieje w momencie, kiedy wstrzyknięty zostanie botoks? Nie mogę się zmarszczyć. A skoro tak, to z naszej twarzy, z naszego czoła nie idzie komunikat do mózgu. Jest mi smutno, jestem zdenerwowany, jestem zmartwiony. Nie ma takiego komunikatu. Stąd pomysł, żeby ten mechanizm wykorzystywać w terapii i choćby na jakiś czas wstrzykiwać ludziom botoks w czoło. Nie jestem przekonany. Widziałem tylko jedno badanie na ten temat, ale to jest prosty sposób wykorzystania paradoksu uśmiechu, o którym dzisiaj wam opowiadałem. Dzięki.